Janina Bany-Kozłowska, wybitna bolesławiecka artystka ceramik, wieloletnia projektantka zakładów ceramicznych Bolesławiec, została wyróżniona jednym z najwyższych odznaczeń nadawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Artystkę uhonorowano na początku lutego 2015 roku podczas uroczystej gali w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu. W jednym z wywiadów pani Janina powiedziała ważne słowa, które obrazują pracę artystki. Znalazły się one m.in. w publikacji Muzeum Ceramiki w Bolesławcu o Janinie Bany-Kozłowskiej i jej mężu Mieczysławie Kozłowskim, a brzmiały następująco. Myślę, że projektować trzeba bezczasowo, szukając rozwiązań optymalnych, które połączą urodę naczynia z jego funkcją. Ceramika to taki półszlachetny kamień, który nie powinien być oprawiany w srebro lub złoto, ale dobrze oszlifowany, wtedy błyszczy własnym blaskiem. I właśnie Janina Bany-Kozłowska ten blask potrafi wydobyć. Jest niekwestionowaną mistrzynią łączenia funkcjonalności i piękna ceramicznego przedmiotu. Nie traktuję swojej pracy jako coś, co ma być nagradzane, chociaż nie ukrywam, że nagrody są weryfikacją pracy artysty, projektanta. To oczywiście kłamałabym, gdybym powiedziała, że się nie cieszę z tego, ale jednocześnie to jest i zaszczyt, i zakłopotanie, i po prostu takie porównywanie się też do innych. W każdym bądź razie, no rzeczywiście, to jest 41 lat pracy i pobytu w Bolesławcu. I przygotowania właściwie w takiej bazy wzornictwa, bo w tej chwili zakłady ceramiczne Bolesławiec, z czego jestem dumna, rzeczywiście mają swoje wzornictwo, do którego się przyczyniłam. Rzeczywiście są wyroby zakładów ceramicznych, są sprzedawane na całym świecie, a moje nazwisko jest związane rzeczywiście ściśle z firmą, dla której ja projektuję i pracuję. Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, wręczyła artystce oznaczenie. Z jednej strony jest przedstawiciel sztuki i tworzenia na rzecz dzieł sztuki, ale także czegoś, co dla Ministerstwa Gospodarki jest bardzo ważne, to znaczy ona tworzy także dla użytku gospodarczego, to znaczy jest, można by powiedzieć, nowoczesnym językiem z designerem, tworzy nowe formy po to, żeby móc zwiększać innowacyjność produktów bolesławieckich. Jest to dla nas wyjątkowym przeżyciem, że osoba, która wystawiała i w Nowym Jorku i na całym świecie, na innych kontynentach, tutaj działa, pracuje 40 lat. Nadanie srebrnej odznaki Gloria Artis nie zdarza się często, czyli zauważenie artysty, skromnego artysty, który z ogromnym dorobkiem, ale jednak czasami to się nie zauważa, patrzy się na piękne wzory i nie zastanawia się czasami, że ktoś te wzory musiał stworzyć, że ktoś te filiżanki opracował, przygotował, narysował, przygotował do produkcji. Pani Janina Bany-Kozłowska jest rzeczywiście taką perłą w koronie artystów bolesławieckich i my jesteśmy bardzo dumni, cieszymy się bardzo. To są wzory i tutaj wszyscy powinniśmy być dumni, my jako Polacy. I tu przepraszam za taki wysoki poziom, ale naprawdę w wielu krajach świata, tam gdzie byłem, Polska kojarzy się z ceramiką i jest to ceramika, która została stworzona przez panią właśnie Janinę. Praca Janiny Bany-Kozłowskiej jest doceniana i zauważana w całym kraju. Taka nagroda jest uhonorowaniem tej wieloletniej pracy. Jest na pewno takim elementem, który potwierdza w samym artyście, że było warto. Oczywiście myślę, że dostać ją nie jest wcale tak łatwo, a zwróćmy także uwagę na to, że, o czym wspominała zresztą tutaj artystka w swojej laudacji, że bardzo wiele polskich wytwórni już nie istnieje. Bolesławiec na tej mapie jest taką jedyną szczęśliwą enklawą, która z powodzeniem, z sukcesem realizuje swoje prace i znane te prace są, no jak powiem, na całym świecie, to chyba nie będzie przesady. To 40 lat w naszym mieście i tak naprawdę
naprawdę, jeżeli mamy świadomość, że ponad 90% projektów form w zakładach ceramicznych Bolesławiec to są właśnie projekty jej autorstwa, to tak naprawdę w wielu naszych domach, nie tylko w Polsce, ale poza granicami, mamy przykład właśnie jej pracy, jej projektowania, jej designu. To, że on jest tak bardzo popularny, tak kupowany. Są formy, które pozostają w produkcji, tak jak na przykład jedna z form z banków już od 30 paru lat. Świadczy o tym, że jest nie tylko wybitnym projektantem, ale też, że jej piękne produkty trafiają właściwie pod dach każdego Polaka. Pani Janina Bany-Kozłowska pochodzi ze Szczecina. Do Bolesławca przyjechała w 1974 roku, tuż po studiach i po obronieniu dyplomu. W styczniu przyjechałam do Bolesławca i przez przypadek właśnie namówiona przez kolegę wybrałam się do Bolesławca zobaczyć zakład. Zobaczyłam piece okresowe, zobaczyłam zakład, w którym w zasadzie niewiele było, ale była piękna glina. Wiedziałam, że to jest miasto tradycji ceramiki. Zaproponowano mi pracę kierownika artystycznego. Więc muszę powiedzieć, że wcale mi się w głowie nie przewróciło. No, młoda dziewczyna, świeżo po studiach, nikt mnie nie zna, no, ale ówczesny dyrektor świętej pamięci w ten sposób jakoś tak, nie wiem, czy poznał się, czy ja taka pełna pasji odpowiadałam. Wydawało mu się, że będę się nadawała. I pomyślałam sobie, no jak można być kierownikiem czegoś, czego nie ma. No i tak się zaczęło po prostu. I myślałam, że będę chwilę, kilka lat, nauczę się czegoś, coś zrobię, a już jestem 41 lat w Bolesławcu. Pani Janina trafiła do Bolesławca jako bardzo młoda osoba, właściwie tuż po studiach i stanęła tutaj przed bardzo trudnym zadaniem, a mianowicie stworzenia czegoś z niczego. Ponieważ trafiła do zakładu, który właściwie nie zajmował się produkcją ceramiki użytkowej. Dwa, na pewno nie miała takiego dużego doświadczenia projektanckiego. Trzy, spotykała się tutaj z ogromną historyczną tradycją. I udało jej się, proszę Państwa, stworzyć bardzo interesującą, nowoczesną kolekcję naczyń kamionkowych, które z jednej strony gdzieś zakotwiczone są w tej bolesławieckiej tradycji, z drugiej proponują nam tą nową formę w nowych szkliwach. Myślę, że te 40 lat pracy doskonale dokumentują te zmagania pani Janiny z samym tworzywem, z tym, czym jest forma, jak zrobić ją ponadczasową. Pani Janina jest autorką około 1500 wzorów, które są w seryjnej produkcji. Jej dzieła doceniane są na całym świecie, zdobywa nagrody i jest wyróżniana. Srebrne odznaczenie Gloria Artis jest swoistym podsumowaniem kilkudziesięciu lat pracy artystki ceramiczki, bez pracy której szeroko znana bolesławiecka ceramika nie wyglądałaby tak, jak wygląda. To jest oznaczenie wyjątkowe, proszę Państwa. Są przecież różne oznaczenia państwowe, ale Gloria Artis to jest oznaczenie dla artysty, dla wybitnego artysty. To tak jak Virtuti Militari, ale Virtuti Militari to się tylko na wojnie przyznaje, czyli po wojnie. I dlatego, jeżeli artysta, wybitny artysta, jeszcze ma oznaczenie tak wybitne, jakim jest Gloria Artis, to zawsze się będzie kojarzyło. Jeżeli mówimy o ceramice, to będziemy mówili ceramika Bany-Kozłowskiej, to będziemy mówili ceramika Bronka Wolanina i innych chyba później jeszcze wielkich artystów naszego miasta. A Janina Bany-Kozłowska pozostaje niewiarygodnie skromna. Ja po prostu uważam, że każdy ma jakiś talent. Mnie się akurat trafiło, że mam taki talent i nie uważam tego za coś niesamowitego, wyjątkowego. Ja po prostu lubię robić to, co robię. Ja, tak jak już powiedziałam, ja potrafię pracować tylko i wyłącznie po koleżeńsku. Ja nigdy nikomu niczego nie narzucam, tylko nigdy nie poprę i nie popieram byle jakości i tandety. I to jest sprawa podstawowa i chyba każdy projektant, który kształtuje formę, nadaje jej cechy atrakcyjności i cechy użytkowe, które się łączą w tym, po prostu są niezbędne, to chyba każdy to samo powie. Artystka pracowała zawodowo także z mężem Mieczysławem Kozłowskim. Tak, pracowaliśmy razem w zakładach ceramicznych w Bolesławiec przez pewien czas, przez 3 lata. Że tak powiem, uzupełnialiśmy się, nie było źle. Jest bardzo zaangażowana w pracę, muszę to przyznać, także wszyscy ci, którzy ją zatrudniali kiedykolwiek, to mogę powiedzieć, że naprawdę mieli wielkie szczęście, ja bym tak nie potrafił. A jaka jest prywatnie pani Janina według męża?
dobrą, kochającą, miłą, uczynną. I profesjonalistką we wszystkim, co robi. Mieli się okazję o tym przekonać ci, którzy z nią kiedykolwiek pracowali. Ja już powiedziałem w tym swoim wystąpieniu, że jest osobą bardzo wymagającą wobec siebie, ale również wobec innych i bardzo konsekwentną. I wszystko, co zamierzy, to wszelkimi sposobami wyegzekwuje. Po uroczystości w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Muzeum Ceramiki odbył się wernisaż prac artystki, na którym zaprezentowano kilkaset ceramicznych wyrobów, których formy oraz szkliwa wykonała Janina Bany-Kozłowska. Pokazano także unikatowe rzeźby artystki. Pani Janka Bany-Kozłowska to nawet nie tyle przyjaciel muzeum, co dobry duch muzeum, bo nie tylko od wielu lat jest w Radzie Muzeum i czynnie wspiera te działania codzienne związane z rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów, ale to przede wszystkim fantastyczny nasz przyjaciel w uczeniu nas na przykład w warsztatach, bo prowadzimy takie warsztaty w ramach międzynarodowych projektów, na przykład zdobienia, zdobinek, różnego rodzaju prezentacji, które przygotowujemy dla dzieci, ale też jest i inne oblicze pani Janiny, bo to jest doskonały praktyk, doskonały znawca mas, szkliw i ona bardzo często tą swoją wiedzą praktyczną służy nam podczas rozwiązywania różnego rodzaju zagadek z przeszłości. Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ jest próbą podsumowania ponad 40-letniego dorobku pani Janiny Bany-Kozłowskiej. Pokazuje, jak niezwykle twórczą i kreatywną jest osobą. Każda nagroda jest takim potwierdzeniem, że robi się coś dobrego, natomiast ta jest takim zaszczytem, którego ja bym się nigdy nie spodziewała i nie oczekiwała. Ja nawet nie marzyłam o tego typu nagrodzie. Proszę mi wierzyć, jest ona dla mnie absolutnym zaskoczeniem i niespodzianką.